Dzisiejszy odcinek SNWC jest odcinkiem objazdowym. Będziemy w Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Chłapowie. Pierwszą miejscowością, w której się zakonspirujemy, jest Karwia. Let's go! Dzień dobry. Mam takie pytanie, gdzie jest centrum Karwi? Nie wiem. Ale jak to, no chodzi pani w... Nie, ja dopiero przyjechałam, ja nie wiem. A jeszcze takie pytanie, gdzie jest centrum w Karwi? Chyba to jest centrum w Karwi. Jest według pani reprezentatywne? Nie, zupełnie. Jest rok 1599. Holenderscy osadnicy przybyli na te tereny, aby rozpocząć nowe życie. Osuszyli znajdujące się tutaj wówczas błotniste tereny i założyli miejscowość Karwińskie Błota. Miejscowość szybko rozwinęła się, tak powstała Karwia. Nazywana przez mieszkańców Olendrami, a to z powodu tego, iż zachowywali oni przez wiele wieków swój język oraz wyznanie. Pytanie brzmi, czy gdyby ówczesna Rzeczpospolita nie uchodziła za jedno z najbardziej tolerancyjnych państw w Europie, mogliby tutaj rozpocząć życie? Witamy szczęśliwą polską rodzinę. Gdzie jest centrum Karwi? Centrum Karwi? Chyba tutaj. A po czym pani poznaje centrum Karwi? Tutaj jest najwięcej sklepów, najwięcej jakichś takich punktów usługowych. Delikatesy alkoholowe. A, są, czyli pan, tak powiem, centrum rozpoznaje po delikatesach. Tak jest. Alkoholowych. Tak jest. Widzicie, szczęśliwa polska rodzina. Idziemy dalej. Dzień dobry. Dokąd panie jadą? Do Dębek. Do Dębek. I jak już były państwo w Dębkach? Jak jest w Dębkach? Tak samo jak i tutaj. A co, myśli pani, że tam będzie pogoda lepsza? Nie. Na pewno nie. A skąd pani przyjechała? Z Warszawy. I co, z Warszawy i PKS-em? Przyjechałam tu z Warszawy, bo mieszkam w Warszawie, a w tej chwili to jadę do Dębek. PKS-em. Co wy chcecie? Chcę z panem porozmawiać. Tak? Tak. Ale ja wam nie kupię alkoholu. My nie chcemy alkoholu. Mamy już wszystko, co chcemy. Przecież wy dowodu nie macie jeszcze, młode dziewczęta. Jak nie mamy, jak mamy. Skąd przyjechaliście? Z Poznania. Z Poznania. I co tam dalej u was słychać? Nie, w porządku wszystko. Co panu nakręca? No tak, że puścić to wodę w telewizji. Jak ceny w Karwi, drogo? No nie bardzo, nie bardzo, można wyżyć. Drogo, drogo, wszędzie jest drogo. Nie, żona nie płaci. To zależy, co się kupuje, ale na przykład tutaj jest taka nowość, ziemniaki takie nawijane na patyku. Wie pan, za 6 zł jeden ziemniak, to jest po prostu śmieszne. Ale słyszała pani, że jest klęska urodzaju, jeżeli chodzi o ziemniaki. Nie szkodzi, no ale jeden ziemniak 6 zł. No jak gdyby był nie urodzaj, byłby za 8. A, no to co innego, no. Wie pan, u nas zawsze jest wytłumaczenie na kryzys. U nas zawsze jest kryzys. Chyba, że z Szwajcarii sprowadzają te ziemniaki. No wie pan, ze Szwajcarii nie bardzo, z Chin będziemy sprowadzać, słyszałem. Nie wiem, czy tam cena franka ma cokolwiek wspólnego. Jak podają źródła pisane, Karwia niegdyś była większa. Część jednak sunęła się do Mozdrza, a to, co dzisiaj nazywamy Karwią, było jedynie miejscem, gdzie mieszczanie posiadali swoje zabudowania gospodarcze. A państwo przyjechali? W Wrocławie. I jak się państwu podoba? No fajnie, tylko pogoda nam nie dopisała nic. Państwo liczyliście, że trochę się poopalają? No tak liczyliśmy, no ale powdychamy. W tym tygodniu troszkę się opalaliśmy, także nie jest tak źle. A państwo długo już nad Polskim Morzem? 8 dziewiąty. Ile było tego słońca? Ile było słońca? 5 dni. Macie szczęście, ludzie z Wrocławia. No mamy. Gdzie na imprezę w Karwi? Nie mam pojęcia, jeszcze nie byliśmy nigdzie. Nie? A ten harem, który sobą ciągniesz, to skąd? No to moja żona plus dwie siostry. Także... To taki harem rodzinny. Rodzinny, tak. Dobra, państwo już wyjeżdżają? Tak czy nie? Nie, jeszcze nie wyjeżdżają. Myślałem, że państwo odchodzą, bo ta pogoda nie jest za ciekawa. Dotarliśmy do Chłapowa. 12 sierpnia 2011 roku przez ten oto wąwóz chłapowski zeszliśmy na plażę. Podążając wzdłuż linii brzegowej, zobaczymy, czy uda nam się natknąć na jakieś ciekawe obiekty w tym rejonie. Szkoda, że nie ma pogody, ale wypoczywamy do końca tygodnia. Nie ma pogody i co robicie, gdy nie ma pogody? Zwiedzamy. I co ona w Karwi zwiedzić? Też dalej, nie? W Karwi to właściwie to może dzisiaj pochodzimy trochę, nie? A czy, że powiem, jesteś... Tak wam się podoba, że za rok też przyjedziecie, czy już za rok pojedziecie na jakieś morze zagraniczne? Nie, no będziemy poczekać na pogodę. Typowo chyba wybierzemy się nie tak jak urlop, tylko tak jak będzie pogoda, nie? Na klifie widać zabudowania
które są starymi chatami rybackimi. Łodzie takie jak ta są rzadkością w dzisiejszych czasach. W epoce PRL-u władze starały się zmusić rybaków do przerzucenia się z takich łodzi tradycyjnych na większe, nowocześniejsze kutry mechaniczne. Większość zdecydowała się na to. Niektórzy jednak po dziś dzień łowią w sposób tradycyjny, taki, jakiego nauczyli się od swoich dziadków, a oni od swoich ojców. Brakuje koszy na śmieci. Naprawdę tych koszy nie. W całej Polsce brakuje koszy na śmieci. Jeszcze wie pan jedno co? Z psami są na plaży. Tego nie powinno. Bo ja tu przychodzę z apelem ludności karwińskiej. Oni apelują, żebyście państwo nie przychodzili z psami na plaży. Straż miejska, ja sam dołożę do straży miejskiej. Niech się przejdzie raz dziennie. Tylko ile pan jest w stanie dorzucić? No dam 5 stóp. Niech stracę. Uczają. Naprawdę, mamy ze sobą torebeczki, sprzątamy, poza tym pieski nie robią szuszu tutaj. Ja wiem, ale zdaję sobie pani sprawę, że to Wisła ma wpadać do morza, a nie ja wiem, siku do morza psa. Ale pieski się nie kąpią. Ja wiem, ale wie pani, że to jest mandat. No ja wiem, zdaję sobie sprawę. Zdaję. Zapłaciłaś pani mandat? Nie, jeszcze nie. Fragment dźwigu widoczny tu za mną służył jeszcze do późnych lat 70. celom transportowym. Pomagał rybakom przenosić towary z brzegu na sam szczyt klifu. Jak pogoda w Karwi? Zmienna. No właśnie widzę pani, taka smutna z tej plaży wraca, nie udało się wyprosić. Nie, smutna nie, bardzo się cieszę, że mogłam przespacerować sobie kawałek w kierunku zachodnim. Na twierdzy Wisłouście. Gdzie to jest? Koło Gdańska. Znaczy w Gdańsku, jak się jedzie na Westerplatte. Byliśmy w Sopocie po molo pochodzić, byliśmy na Helu, Fok. Byliśmy na piechotę w Jastrzębiej. Pani nie przyjechałaś tu opalać? Nie, ja przyjechałam wędrować brzegiem plaży. Czyli dla wędrowników, tak zwanych włóczkijów, jest dobra pogoda. Bardzo dobra. To jak by pani zachęciła? Możemy jeść, spokojnie, operator też jest chodliwy. Jest co robić, gdy nie ma pogody. Nie. Wyjść z takiego zdania, coś... ma taką rodzinę, która chce chodzić, to żadnego. A wy wszyscy jesteście z jednej rodziny? Można tak powiedzieć. No. Można tak. Polska fala Amiszu. Przepraszam bardzo, kolejka do Toytoya? Dobra, idziemy. Po głównych drogach Karwi przyszedł czas na plażę w tejże miejscowości. Zapraszam, zobaczmy jak ludzie bawią się na tej plaży, mimo takiej pogody. Pani jest z stroju plażowicza? No raczej nie. A skąd pani przyjechała? Z Warszawy. Mieszka pani w Karwi? Nie, mieszkam w Warszawie. Jesteśmy w Rozewni przy Latarni Morskiej. Około 4 tygodni temu miejsce to odwiedził już Piotr. Nie. Czas. Znajdujemy się przy Rozewskiej Latarni Morskiej. Około 4 tygodni temu miejsce to odwiedziła jedna z bardziej znanych osobistości telewizji CSB, redaktor Piotr Lesna. Lecz zacznijmy trochę od historii. Jest wiek XVI. Na tym oto klifie pierwsi mieszkańcy jastarni rozpalili ogniska. Były one drogowskazem dla rybaków łowiących na Bałtyku. Czy mogli oni wiedzieć, że w roku 1823 powstanie tu ta oto wieża, będąca kontynuacją ich dzieła? 30 lat temu dobudowano jeszcze 20 metrów. Czyli tą czerwoną część latarni. Dzięki temu latarnia oświetla jeszcze większą przestrzeń morza. Nasza wesoła wycieczka dotarła do Rozewia. Wielu fanatyków latarni by się wydawało. Ciekawe, czy wiedzą, kto napisał latarnika. Sprawdźmy to. Dzień dobry. Głupia sprawa. Kto napisał latarnika? O, jakby pan teraz zastrzelił? Nie wiem. Kto napisał latarnika? Proszę? Kto napisał latarnika? Sienkiewicz. Na pewno? Na pewno, oczywiście. Latarnika kto napisał? Latarnika? Boże, nie pamiętam. To taka powieść tam, ona nie jest science fiction za bardzo. Nie pamiętam. Nigdy nie lubiłam czytać. No, nie czytałam lektur. Och, kurczę, po takim podejściu z plaży to ja nie, w ogóle nie potrafię myśleć. Strasznie.
A może pani potrafi myśleć, kto napisał Latarnika? Ona. Ratuj honor rodziny. Kto napisał Latarnika? Wiem. To nie był na pewno Harry Potter. Idziemy dalej. Prawdopodobnie Sienkiewicz, ale nie wiem. Wstyd się przyznać. Na ile procent mógł być ten Sienkiewicz? Na 80? Cześć, słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Wyglądasz na osobę z taką rozgarniętą. Kto napisał Latarnika? Latarnika? Nie wiem, czy tam. Dziękuję. Może poza kamerą tylko. Kto napisał Latarnika? Albo Sienkiewicz, albo Żeromski. Dochodzą nam nowe fakty. Sienkiewicz, Żeromski i Prus. Kto napisał Latarnika? Pan wygląda na miłośnika literatury polskiej. Niech pan powie, skoro znaleźliśmy się już tutaj w Rozewiu, kto napisał Latarnika? No oczywiście, że Sienkiewicz. A tu się pojawiły Prus, się pojawił Żeromski. Nie. A to jest jakaś dla pana istotna książka, nowela w pana życiu, że pan wiedział? Bo po prostu no, 90% ludzi nie wie. To była lektura w moich młodych latach, także to jest obowiązkowa. Harry'ego Pottera pan czytał? Nie. Czyli Latarnik. I nie będę czytał, tak. Dobrze. Tuż obok latarni znajduje się popiersie Stefana Żeromskiego. Zostało tu postawione na pamiątkę tego, iż Stefan Żeromski według miejscowych podań pisał swoje dzieła właśnie w latarni. Rzekomo powstała tu jego słynna powieść Wiatr od morza. Pytanie brzmi, czy Piotr Lesneł o tym wiedział? I czy był przy tym popiersiu?